Zaprosiłem wszystkie ośrodki Siemachy, wszystkie placówki do tego, żeby wzięły udział w konkursie na film. Zostało wykonanych, zrobionych 17 filmów. To filmy o tym, jak wy rozumiecie to, że razem jedziemy Dakar i Puchar Świata. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że wasza twórcza energia, że wasz entuzjazm, że to, że mi kibicowaliście, znalazło taki właśnie filmowy obraz. Ten film był dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Podzieliliśmy na początku naszą grupę na 4 zespoły, mniejsze zespoły i każdy zespół był za coś odpowiedzialny. Koledzy, którzy występowali w filmie, to Aleks i Kuba. Ja z moim zespołem nagrywaliśmy piosenkę do filmu o Rafale Coniku. Na pewno nauczyliśmy się cierpliwości, a także dążenia do celu, ponieważ dzięki współpracy udało nam się osiągnąć sukces, ponieważ zajęliśmy 3. miejsce. Nauczyliśmy się również zdrowej rywalizacji, a także zaangażowania całej naszej placówki. Dobrym pomysłem na przyszły rok byłaby piosenka. Nasz zespół jest bardzo silny, dlatego wierzymy, że nam się uda. Poświęciliśmy na to dość dużo czasu razem właśnie z naszym wychowawcą, panem Piotrem. Mamy za bonarką właśnie, mamy takie pole tak jakby. I tam było taki upał, że po prostu wysuszyło się tam błoto i dzięki temu zrobiliśmy super zdjęcia. Musieliśmy tam nosić wiadra wody, tyle litrów wody. Wiadra wody i puszczaliśmy, jak woda leci właśnie. Kłaczka robi. Zawsze wszystko, co jest wyzwaniem, też w jakiś sposób jest zabawą. Mnóstwo razy robiliśmy podejścia, więc... Tak, ale wyszło i jesteśmy zadowolone bardzo z efektu naszej pracy. Film jest spoko, ale zawsze można spróbować też czegoś nowego. Tak, to by było też takie inne wyzwanie. Właśnie chcieliśmy zrobić coś innego, coś właśnie takiego pokazać, że właśnie ta instancja, taki jak jest tytuł naszego filmu, to znaczy po łacińsku bliskość, obecność. I chcieliśmy pokazać, że właśnie Sonik, mimo że jest na tym kładzie, jest tak samo blisko z tą naturą, z tym piaskiem, z tym słońcem, z tymi roślinkami, których nie do końca jest tak dużo i z nami też. Mimo że jest daleko, jest bardzo blisko też nas. Naprawdę dużo czasu nam to zajęło, ale jesteśmy bardzo zadowolone. Jestem Marek. Wiktor. I Dawid. Ten konkurs był dla nas przede wszystkim wielką zabawą, wielkim wyzwaniem. Staraliśmy się to wykonać jak najlepiej, dobrze się bawić. Pracowaliśmy do ostatnich godzin, minut, żeby cały filmik był gotowy i żeby można było go wysłać. Stworzenie tego filmiku to było ciekawe doświadczenie, ponieważ sama jazda na kładzie, nagrywanie muzyki, można było zrobić duże rzeczy, których się wcześniej nie robiło. Dużo skorzystałem, udzielając się w tworzeniu tego filmiku. Po następnym konkursie możemy się spodziewać wielu różnych ciekawych rzeczy. Mamy nadzieję, że pan Sonik nas zaskoczy czymś nowym. Myślimy o tym, że film, komiks, opowiadanie i tak damy radę. Na pewno spróbujemy. Gdy dowiedzieliśmy się o tym konkursie, pomyśleliśmy, że razem z naszym wychowawcą, panem Łukaszem, możemy zrobić film i okazało się, że było dobrze. Dla nas to była zabawa. Ta nagroda była dla nas zaskoczeniem i to bardzo dużym, bo nie wierzyliśmy, że możemy tak daleko zajść. Pomysłodawcą był nasz wychowawca, pan Łukasz. Nauczyliśmy się współpracy, pomagania sobie w różnych sytuacjach oraz tego, żeby sobie nie przeszkadzać.